Grzegorz, czy to jest twój nowy przyszły rower? Można by tak przyjąć, natomiast nie byłem tak odważny, wybrałem wersję czarno-czarną. Natomiast no, jest piękny, tak? It's beautiful, jak to mówię. Opowiadaj, co to za sprzęt? To jest nowa maszyna od Orbei. Maszyna już testowana, tak jak wam wspomniałem, przez Cofidis. I czekamy na nowe rekordy na trasach triatlonowych. Pamiętajcie o tym, że Orbea za pomocą niejakiego Andrew Starykowicza dzierży rekord trasy na konie, rekord trasy w pełnym Ironmanie i rekord w Ironmanie 30.3. W związku z czym liczymy, że ten model znów pobije kolejne rekordy. Może nawet uda się złamać magiczne 4 godziny. Czy nastąpiły jakieś istotne zmiany w konstrukcji? Zdecydowanie tak. Postanowiono znaleźć kilka nowych rozwiązań. Jedną z nich jest przedni widelec z tak zwanym przepływem free flow, który powiedzie, że powietrze, ciąg powietrza, który jest przeciwny w kierunku ruchu koła, ponieważ są szersze widełki, tworzy mniejsze wibracje, mniejsze uderzenia tego powietrza, w związku z czym jedzie się stabilniej, wygodniej. A nawet przez to, że jest zwiększona szerokość, nie powoduje to większych oporów powietrza. Postanowiono wejść w hamulce zgodne z systemem Tririg, które według badań wychodzi, że są najbardziej aerodynamiczne, natomiast też są bardzo proste w obsłudze, gdyż do wszystkiego mamy wygodny i łatwy dostęp. Prócz tego, oczywiście każda rama Orbei od kilku lat jest dostosowana zarówno do napędu linkowego, tradycyjnego, jak i DI2, w związku z czym to zostało zachowane. Natomiast mamy tutaj jeszcze rozwiązanie półwertykalnych haków z tyłu. Także też takie coś nowego. Dodatkowo zastanawiano się nad główką ramy. Oczywiście jest ona zabudowana, zintegrowana. Natomiast zastosowano tutaj tak zwany mini taper, ponieważ no, trzeba było znaleźć dobre rozwiązanie, nowe rozwiązanie. Wybór padł na coś, czego nie ma jeszcze nikt. Wszyscy mają albo jedną usłą, albo taper. Taper powoduje dosyć znaczne zwiększenie powierzchni czołowej roweru, w związku z czym zastosowano jedną usłą na jeden cal. Coś nowego, tego jeszcze na rynku rowerów triathlonowych. Jakieś wersje bazowe, w jakich cenach się rozpoczynają? Zaczynamy od 16999. Oczywiście ten sam kolor, to jest ta sama rama i w wersji czarnej. Wówczas mamy na osprzęcie na ultegrze linkowej, natomiast później już idziemy w typowy high-end, czyli mamy już wtedy stożki karbonowe i albo Prond, albo Durace. Korba też już wtedy karbonowa i taki modelek mieści się jeszcze poniżej 30 000 zł. Fajnie, dziękuję bardzo. Dzięki.